Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Mroczne historie w showbiznesie. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie dla nas wszystkich bardzo interesujący, ponieważ jest to jedna z niewielu spraw w showbiznesie, która pozostawia bardzo wiele niewiadomych. Dzisiaj przytoczę Wam historię życia aktora znanego jako Fatty Arbuckle, który swego czasu był bardzo cenionym komikiem, tak cenionym, że to on podobno zainspirował Charlie'ego Chaplina. Jednak w pewnym momencie swojego życia został oskarżone o morderstwo i jestem ciekawa, jak po tej historii ocenicie. Był winny, czy też nie? Zaczynajmy. Roscoe Carling Arbuckle, znany też jako Fatty Arbuckle, urodził się 24 marca 1887 roku w Stanach Zjednoczonych i był amerykańskim aktorem komediowym z okresu kina niemego. Jedna z największych gwiazd swojej epoki, a w Polsce znany głównie jako Grubasek. Fatty urodził się w republikańskim domu. Jego ojciec był konserwatystą i bardzo narzucał synowi swój pogląd postrzegania świata, dlatego też mężczyźni nie dogadywali się zbyt dobrze, ponieważ w dorosłości Fattiemu bliżej było raczej do demokratów niż do republikanów. Dlatego też surowy ojciec postanowił zostawić go bez opieki jako dojrzewającego chłopca. Dlatego też musiał on sobie radzić i łapał się różnych dorywczych zajęć po to, żeby móc się utrzymać. Pracował m.in. w kuchni jednego z hoteli, gdzie odbywały się spektakle, a ponieważ bardzo lubił sobie śpiewać przy zmywaniu naczyń, dostrzegła to jedna z aktorek występująca właśnie podczas tych spektakli i zaprosiła go do udziału w jednym z nich. Tak mężczyzna w krótkim czasie dołączył do trupy aktorskiej i również jako aktor, wokalista, no i troszkę tancerz podróżował z aktorami i rozpoczął swoją historię. Tam odnalazł miłość i jeszcze w tym samym roku poślubił aktorkę, która również należała do tej trupy. Razem zjeździli chociażby Chiny, Japonię, Hawaje. Do Stanów powrócił w 1913 roku. Postanowił spróbować swojego szczęścia w filmie. I tutaj szczęście towarzyszyło mu od samego początku. Już po pierwszej roli komediowej okazał się być uwielbiany przez publiczność, dlatego szybko spłynęły do niego kolejne role i tak już po prostu ta kula śnieżna narastała. Przez to, że jego popularność rosła, artysta pozwalał sobie na coraz więcej. I mam tutaj na myśli chociażby stawki. Był jednym z pierwszych aktorów, który mógł podpisać kontrakt na 3 miliony dolarów za 18 przyszłych ról. Być może jak na dzisiejsze stawki nie wydaje się to tak dużo, ale wtedy były to naprawdę horrendalne sumy i nikt wcześniej nie mógł sobie pozwolić na takie kontrakty. Ale faktycznie było to zasłużone, ponieważ do dziś mówi się o nim, że był jednym z najlepszych komików kina niemego i natchnął samego Charlie'ego Chaplina. Mimo że był ulubieńcem tłumów, jego kariera skończyła się nagle. I tutaj właśnie przechodzimy do tego momentu, który był momentem zwrotnym w jego życiu. Ponieważ wszystko zaczęło się 1 maja 1921 roku na imprezie, na której poznał Virginię Rapp, 30-letnią aktorkę, która szukała swojego szczęścia w Hollywood. Mężczyzna był tam nieco przypadkiem, ponieważ po prostu zatrzymał się w jednym z hoteli, gdzie wieczorem miała odbywać się impreza. Para poznała się tam i zaczęli rozmowę. Do dziś nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się, gdy zniknęli razem w sypialni. Goście wbiegli do pokoju, kiedy zostali zaalarmowani przez krzyki kobiety. Ponoć gdy tam weszli, leżała na ziemi, trzymała się za brzuch i zwijała z bólu. I pokazując palcem na aktora, krzyczała, że to on jej to zrobił. Kobieta niestety zmarła w szpitalu kilka dni później. 11 września 1925 roku w związku z tym aktor został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Jego wersja wydarzeń była zupełnie inna niż kobiety. Powiedział, że znalazł ją w toalecie, gdy zwijała się z bólu. Była pijana i półprzytomna, dlatego postanowił zanieść ją na łóżko, żeby później wezwać pomoc. Lecz zanim zdążył to zrobić, kobieta już spadła z tego łóżka i zaczęła wzywać pomocy. I choć badania lekarskie tego nie potwierdziły, to przyjaciółka kobiety zeznała, że została ona zgwałcona. Dodatkowo na imprezie było bardzo dużo osób, które potwierdzały, że wpadły do tego pokoju i widziały, jak kobieta oskarża mężczyznę. Jaka była przyczyna śmierci? Zapalenie otrzewnej spowodowane pęknięciem pęcherza. Proces gwiazdora organizowany był 3 razy.
ponieważ były bardzo słabe dowody na jego winę, ława przysięgłych nie mogła wydać jednoznacznego werdyktu. Trzecia ława, która została zebrana, zarządziła, że Fatih jest winny jedynie złamania zasady prohibicji. Proces niestety ani śledztwo w żaden sposób nie wyjaśnił, dlaczego ostatecznie aktorka zmarła. No i tutaj pojawiają się te wątpliwości, bo nie wiemy dokładnie, która wersja wydarzeń była prawdziwa. Czy faktycznie mężczyzna był brutalem, czy być może chciał pomóc aktorce, z którą wcześniej rozmawiał. Nie wiadomo, a dowody niestety były bardzo marnej jakości, co również zauważała za każdym razem ława przysięgłych. Pewnie duży wpływ miało też tutaj to na ich zdanie, że był bardzo znanym aktorem i uwielbianym przez wielu, ale z drugiej strony wcale mu to nie pomagało, ponieważ media właściwie oblały go wiadrami pomyj, cały czas pisząc o nim w jak najgorszych epitetach i opisując jako mega brutalnego, grubego aktora. Dodatkowo, jak zawsze w takich sytuacjach, snuto mnóstwo domysłów, co mogło się stać. Mówiono, że aktor zgwałcił, a potem chciał otruć aktorkę poprzez dodawanie jej trucizny do drinka, mleka, a nawet w kostce lodu, która miała być w drinku, miała podobno znaleźć się trucizna. Śledztwo nigdy nie potwierdziło natomiast tych rewelacji. I mimo, że sąd w 1922 roku wydał werdykt uniewinniający dla społeczeństwa, aktor był przegrany. Nigdy więcej nie udało mu się zagrać żadnej roli. Ale zanim przejdę do opisu jego dalszego życia, chciałabym wam powiedzieć, że nawet w dzisiejszych czasach podziwiam kobiety. Oczywiście namawiam do tego, ponieważ dzięki temu postępują zmiany. Ale podziwiam je również za odwagę, że decydują się przyznać do tego, że zostały zgwałcone i zeznawać. Naprawdę uważam je za bohaterki i gratuluję każdej z nich, ponieważ nawet w dzisiejszych czasach kobieta zgwałcona bardzo często jest poddawana publicznej ocenie. I mnie osobiście przeraża, jak wiele komentarzy w dzisiejszych czasach czytam w internecie, że kobieta była sobie winna, bo gdzieś poszła, bo się ubrała tak czy inaczej, albo niedostatecznie się wzbraniała. Dla mnie to jest po prostu straszne. I tak samo tutaj stało się z tą aktorką. Od razu zaczęto o niej mówić, że była kobietą lekkich obyczajów, że była prostytutką albo że uwodziła bogatych aktorów dla własnych korzyści, a ostatecznie nawet środowisko aktorskie obmawiało ją, że zaraziła pół wytwórni filmowej wszami łonowymi. Wracając do Fatiego. Wytwórnie filmowe, w których pracował, zdecydowały się wycofać wszystkie filmy z jego udziałem z obrotu. Miało to dotyczyć tylko zimy tego roku, kiedy był proces, ale ostatecznie nigdy te filmy nie wróciły do obrotu, a wtedy aktorzy również dostawali pewien procent od odtwarzania filmów, w których wystąpili. Mężczyzna później oczywiście starał się pracować na planach filmowych, ale raczej w charakterze pomocnika reżysera, a później również pod pseudonimem jako reżyser, ponieważ już nie mógł nigdy występować pod swoim nazwiskiem. Problemem były również długi aktora, ponieważ mężczyzna naprawdę mocno wykosztował się na proces i mimo, że ostatecznie nie został skazany, nie był w stanie spłacić wszystkich należności adwokatom, które niestety u nich zaciągnął. Była oczywiście część aktorów, która nie wierzyła w to, że mężczyzna jest winny. Starali się za wszelką cenę zorganizować tak sytuację, żeby mógł wrócić przed kamerę albo chociaż za kamerę jako reżyser pod własnym nazwiskiem, ale nigdy się to nie udało. Jednak ostracyzm społeczeństwa był zbyt silny. W 1925 roku mężczyzna, który już pod pseudonimem pracował jako reżyser, postanowił się ożenić i tak naprawdę próbował wyjść na prostą, ale tutaj po raz kolejny nie udało mu się do końca, ponieważ żona postanowiła się z nim rozwieść po 3 latach. Po 5 latach tej benicji środowisko aktorskie postanowiło powiedzieć pas i pojawiła się seria artykułów pokazująca, jak duże wsparcie aktor ma wśród swoich kolegów. Cały czas pisano o tym, że powinien wrócić przed kamerę. W tym czasie mężczyzna wziął 3. ślub i wydawać by się mogło, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że na horyzoncie pojawiło się widmo powrotu przed kamerę, a fani i twórcy filmów postanowili dać mężczyźnie kolejną szansę. W 1932 roku szefostwo Warner Bros. Zaproponowało mu nakręcenie 6 krótkich filmów, które okazały się sukcesem. To skłoniło wytwórnię, by zaryzykować z filmem pełnometrażowym.
W dniu podpisania kontraktu Fatih powiedział swojemu przyjacielowi, że jest to najlepszy dzień w jego życiu. Po tym, jak przez kilka lat nie udało mu się zagrać niczego oprócz tych krótkich filmów, które miały być takim testem, w końcu widział, że być może będzie mógł wrócić do tego, co najbardziej kocha. Niestety mężczyzna tej samej nocy zmarł na zawał serca. Miał 46 lat. I tutaj oczywiście osoby, które wierzą w jego winę, uważają, że to jest coś na zasadzie karmy, że karma wraca i w tym momencie, kiedy już widział światełko w tunelu, po raz kolejny wszystko zostało mu odebrane. Ale ja jednak jestem zdania, że jest coś takiego jak domniemanie niewinności i skoro nie udało się w żaden sposób, nawet poszlakowo, udowodnić mu winy, i być może przez tragiczny zbieg okoliczności nie zagrał więcej w żadnym filmie, co niestety trochę zrujnowało jego życie. Później aktorzy powiedzieli, że powodem śmierci aktora było po prostu pęknięte serce. Wdowa po nim powiedziała jednak, że tego dnia był tak szczęśliwy, że zasnął z uśmiechem na twarzy i z tym uśmiechem na twarzy również zmarł. Jego ciało zostało poddane kremacji, a później wysypane do oceanu. I na dziś to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy dzisiaj do tego filmu. Do tego filmu najbardziej, bo tutaj mamy tak naprawdę dwie wersje wydarzeń. Jestem ciekawa, do której się skłaniacie. Będę wdzięczna za propozycje innych tematów. Dziękuję też wszystkim, którzy obserwują mnie na Instagramie. Cieszę się, że was przybywa. Także do zobaczenia tutaj i tam. No i oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!